Odcinek numer dwa. Jak pozbyć się płaskostopia? Słuchajcie, pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to pozbyć się sztywności stóp. Pacjenci, którzy do mnie przychodzą z dużym płaskostopiem, kiedy kładą się na stole, dokonuję badania manualnego ich stóp, to czuję, że te stopy są strasznie zbite, strasznie zwarte i w zasadzie nie ma żadnej ruchomości w stawie skokowo-łódkowo-piętowym, czyli w tym stawie, który odpowiada za ruch pronacji i supinacji stopy. Możecie sobie sprawdzić, że dokonać prostego testu, czy z łatwością jesteście w stanie wykonać ten ruch podnoszenia przyśrodkowego ogółu stopy ku górze. Jeżeli macie problem, potrzebujecie zmiękczyć wszystkie więzadła, które mogą blokować ten staw skokowo-łódkowo-piętowy. Potrzebujecie zastosować gumową piłkę. Na początku, jeżeli nigdy w życiu tego wcześniej nie robiliście, wystarczy Wam też piłka do tenisa, dużo bardziej dostępna. Bez problemu takie piłki można kupić w sklepie sportowym, gdzieś tam w sklepie zoologicznym. Kawał gumowej piłki. Co z tą piłką należy zrobić? Tak jak mówiłem, rozmasowujemy wszystkie więzadła. Zaczynamy sobie od rozcięgla podeszwowego i teraz dosyć dużą siłą staram się zaaplikować taki dosyć duży nacisk na tą stopę. I teraz szukam tkliwych punktów. Jeżeli znajdę jakiś tkliwy, bolesny punkt, to w tym punkcie staram się chwilę pozostać. Chwila to nawet kilkadziesiąt sekund, tak żeby poczekać, żeby ta stopa przestała mnie coraz, żeby ona przestawała mnie boleć, najprościej można powiedzieć. Tak więc mamy do rozmasowania całe rozcięgno podeszwowe, czyli cały dół stopy, od samego guza piętowego, aż tutaj po palce. Wszystkiego szukamy. Bardzo ważna część dla nas to ten przyśrodkowy łuk stopy i wszystkie mięśnie w jego okolicy. To będzie dosyć bolesne i to możecie dosyć solidnie czuć. Dlatego ucisk aplikujemy wedle uznania, ale żeby faktycznie czuć, że coś tam rozmasowujemy. Kolejna istotna część to ta okolica przy kostce. W zasadzie kostka boczna, okolica kości piętowej to są wszystko okolice, które musimy dosyć konkretnie rozbić. Zauważycie, że Wasza sztywność przede wszystkim będzie gromadziła się i tkliwość będzie się gromadziła mniej więcej w tej okolicy, więc dosyć dużo czasu, nawet do kilku minut trzeba poświęcić na takie rozmasowywanie. Następną rzeczą może być podparcie stopy, to już jest trudniejsza technika, podparcie stopy o piłkę, stoję sobie napięcie, raz elegancko rozciągam sobie łydkę w ten sposób i teraz poprzez ruch palców w górę, w dół poczuję, że naprawdę mocno rozbijam to rozcięgno podeszwowe, w zasadzie wrażenie będziecie czuli i w łydce i pod kolanem, tak więc bardzo konkretnie. Na zewnątrz stopy również szukamy sobie tkliwych punktów, chociaż tutaj podejrzewam, że będzie dużo łatwiej. Kilka ładnych minut poświęcacie na jedną stronę, kilka ładnych minut na drugą stronę. Nie spieszymy się. Fajne wrażenie będzie takie, że po takim masażu stopy poczujecie duży luz w tej stopie, a druga sprawa, poczujecie, że te stopy są gorące. Na zimę szczególnie dobry zabieg. Jeżeli czujecie, że macie notoryczny problem z marzącymi stopami, po takim masażyku świetnie wszystko działa. Pobudzacie też wszystkie receptory, które leżą w Waszym ciele. Z akupresury, jeżeli poczytacie, możecie się dowiedzieć, że w zasadzie stopa wzorowuje całe ciało i wszystkie narządy, które mamy, znajdują swoją reprezentację w skórze stopy. Więc podrażnianie, pobudzanie tych receptorów również świetnie wpływa na Wasze zdrowie i na Waszą witalność. Numer jeden, rozmasowywanie stóp. Przechodźcie do numeru drugiego, do kroku numer dwa.